Opis badania angiografia fluorescencyjna to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka cieniującego, fluorescencyjny. Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka. W prawidłowych warunkach naczynia siatkówki nie przepuszczają substancji krążących wraz z krwią, także fluorescencyjne. Jakikolwiek przeciek widoczny w postaci nadmiernego świecenia na zdjęciach, hiperfluorescencja oznacza stan chorobowy. Nieprawidłowy jest również brak świecenia na wykonanych fotografiach, hipofluorescencja. Oznacza to bowiem, że przepływ krwi na pewnym obszarze jest zablokowany lub między naczyniami krwionośnymi siatkówki i naczyniówki a ciałem szklistym znajdują się nieprawidłowe substancje czy barwniki, NP, krwawe wybroczyny, ciała obce czy nadmiar melaniny. W trakcie badania pacjent siedzi przed kamerą do wykonywania zdjęć dna oka, fundus camera, fluorescencyjne podaje się dożylnie strzykawką przez około 5 sekund. Jak się przygotować do badania? Badania nie wolno wykonywać u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu. Przed zastosowaniem fluorescencyjny chory powinien odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących chorób układu krążenia, płuc, alergii oraz stosowanych leków, w tym leków S-adrenolitycznych, tak zwany S-blokerów, podawanych do worka spojówkowego, np. z powodu jaskry. Warto przynieść ze sobą okulary przeciwsłoneczne, ponieważ w trakcie badania poszerza się źrenice, co powoduje, w zależności od zastosowanego leku, ustępujące po kilku godzinach nieostre widzenie i nadwrażliwość na światło. Podczas badania głowę i brodę należy opierać na podpórkach i spokojnie patrzeć daleko przed siebie. Nie wolno zmieniać pozycji głowy, gdyż nawet niewielki jej ruch sprawia, że uzyskiwany z dna oka obraz staje się nieostry. Wskazania do badania niektóre choroby siatkówki lub błony naczyniowej, zobacz. Choroby siatkówki, możliwe powikłania występujące w trakcie badania lub po nim w trakcie podawania fluorescencyjny mogą wystąpić nudności, 2-4% pacjentów. A ponadto wymioty, uczucie dyskomfortu w brzuchu, omdlenia, świąt. Zdarza się, że fluorescencyjna dostanie się poza żyłę. W takim przypadku zwykle pojawia się ból w okolicy wstrzyknięcia, najczęściej ręki. W czasie robienia zdjęć występują błyski światła, jak przy fotografowaniu z lampą błyskową, po których przez krótki czas utrzymuje się czerwony obraz przed oczami. Naturalne po podaniu fluorescencyjny żółte zabarwienie skóry utrzymuje się przez 6-12 godzin, a intensywne zabarwienie moczu ustępuje po 24-36 godzinach. Jeśli planuje się wykonanie badań radiologicznych do 36 godzin po podaniu fluorescencyjny, należy pamiętać, że ich wyniki mogą być błędnie interpretowane ze względu na silne zobrazowanie w promieniach X układów narządów wydalających fluorescencyjne, np. nerek i dróg moczowych. W ciągu 3-4 dni po podaniu fluorescencyjne niektóre wyniki analizy krwi i moczu mogą być nieprawidłowe. Jakie stany występujące po badaniu powinny skłonić do kontaktu z lekarzem? Ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, fluorescencyjne podaje się w warunkach umożliwiających resuscytację, a pacjenta monitoruje podczas angiografii co najmniej 30 minut po niej.